Drogie panie, te, które jesteście niezamężne, studentki, młode jeszcze, to popatrzcie na swoich rodziców. Czy nie zgadzacie się, że jest jakaś epidemia zakazu chwalenia facetów? Coś nieprawdopodobne. Jeszcze do ślubu trochę go pochwali. Ale znam małżeństwa, gdzie facet nie był pochwalony 20-30 lat. 100 uwag dziennie. Jak jesz, jak siedzisz, jak rzuciłeś ręcznik. Ja mówię, taki pani, niech pani pochwali tego męża. Za co mam go chwalić? Że jest mądry. A co, jak głupia jestem? Ja nieraz mówię, proszę pani, nie chodzi o to, żeby go pani chwaliła tak, no dobrze, no dobrze. Nie, konkret. Macie samochód? Mamy samochód. Kto przeważnie prowadzi? Mąż. Ile lat już jeździcie? No 20, tyle co po ślubie jesteśmy. Był kiedyś wypadek poważny? Nigdy. Czy pani wie, ile pani mąż myślał? Czy zmienić już opony, czy nie zmienić? Czy jest gołoleć? Czy hamuje? Próbował hamować? Wyprzedzać na trzeciego? Nie wyprzedzam. Jakiś objazd jest. Czy jechać w tą stronę, czy w tą? Wie pani, ile on myślał? Gdyby on się raz pomylił przy tym wyprzedzaniu na trzeciego, pani by tu nie siedziała, ani dzieci. On się nie pomylił nigdy. Niech pani idzie i powie do niego, no chodź to mój kobico, niech cię uściskam. Mąż oczywiście powie, a się jeździ. Się włącza, się wrzuca, się jedzie. Ale będzie szczęśliwy. Ja kiedyś jeden pan opowiadał, że chciał wyjechać z żoną na agroturystykę. Pojechał zadatkować, obejrzał dom, świetny, przyjeżdża do żony, mówi, mamy taką chałupkę. W sierpniu spakował rodzinę, dzieciaki do bagażnika, to by pojechali, otwiera drzwi, zobacz. Taras nad jeziorem, zobacz, kabina, prysznic, wanna, a ona... może być. Zobacz, kuchnia, pełne wyposażenie, butla z gazem, talerze, kieliszki, wszystko, noże. Zobacz, jakie mamy ławy, telewizor, płaski ekran. No, ostatecznie, no, może być. Mówi, prosięca, poszedłem do toalety, ona komórę do matki. Mamo, jaki Janusz znalazł dom. Boże, jaka weranda, jaka łazienka. Ja wychodzę z toalety. Mamo, muszę kończyć. Nie bójcie się pochwalić faceta. On jest nastawiony na walkę i będzie walczył dla ciebie, tylko musi mieć w sobie kogo? Jest taki film Bokser, gdzie facet walczy na ringu nie dla pucharów, dyplomów, tylko dla kasy, bo utrzymuje rodzinę i ma stoczyć bardzo trudną walkę. Podchodzi do niego żona i mówi, kochanie, chciałem ci powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteś wielki. Po drugie, ja zawsze jestem z tobą. Zawsze. Czy przegrasz, czy się skompromitujesz, czy zgrzeszysz. Wiecie, jak chodzę po kolędzie, dam wam zagadkę. Znaczy, teraz już nie chodzę, ale chodziłem. I faceci, no właśnie, nastawieni na walkę, zaczynali mnie pazurami drapać. Przysiędza, a te wyprawy krzyżowe, a ta inkwizycja, a wy księża to macie trochę za dużo kasy chyba, a wy to polityki się wtrącacie. Wchodziła żona. Ja tam próbowałem bronić kościoła, jak potrafiłem. Proszę państwa, zagadka. Wchodziła żona. Po czyjej stronie stawiała? Mojej czy męża? Oczywiście, że mojej. Ty się nie mądrzyj, ty inkwizycjo, ty. Ty szafki pomaluj w kuchni, cię proszę. To on mi tę inkwizycję zakłada. Ja, proszę państwa, czekałem miesiącami, żebym znalazł taką żonę, że jak ja się z mężem pokłócę, to ona wejdzie i powie do męża, bierz księdza, bierz go. Żeby ona powiedziała, proszę księdza, ksiądz go nie zagnie. On jest tak oczytany historycznie, że ksiądz go nie da rady. On teologię studiuje także i zgadza się. Ja bym powiedział, panie, poddaję się, wpadnę za miesiąc, muszę się przygotować. Ale coś jest takiego dziwnego, że panie się boją, że jak ja go pochwalę, to on mnie tu zacznie fikać. Nie, będzie cię bardziej chyba kochał. No oczywiście na miliony przypadków są różne możliwości, ale w Piśmie Świętym, pamiętacie, co powiedziała Maryja, kiedy znaleźli Jezusa. Większość matek by powiedziało, syneczku, 3 dni cię szukam, coś ty mamusi zrobił, mamusia umierała ze strachu, mamusia się tak martwiła. A Maryja co mówi? Synu, oto ojciec twój, pierwszy ojciec twój i ja, druga, szukaliśmy ciebie. Oto ojciec twój. Pierwszy jest Józef. Tutaj wasz opiekun, ksiądz Mirek, fantastycznie opowiada to o tej pozycji mężczyzny w domu przy pomocy przykładu ze spłuczkami i wielu innych. Ja mam taki przykład, który chyba rzeczywiście z moich źródeł pochodzi. Jak kobieta
dzwonek do drzwi, otwiera, mąż stoi, pijaniutki. Nigdy mu się to nie zdarzało, naprawdę nigdy. Więc ona go pod pachę i prowadzi do pokoju. On, człowiek guma, przelewa jej się przez ręce. Dzieci, mamo, mamo, co się stało z tatą? Tatuś jest chory, tatuś jutro wyzdrowieje. Mamo, ale co tatuś się stało? A tatuś... Ona mówi, proszę księdza, tutaj odpycham te dzieci, tutaj prowadzę tego męża, tutaj do pokoju. Uwaliłam go na łóżko, już go nie rozbierałam nawet z marynarki, zamknęłam drzwi na klucz. A co tatuś, a co tatuś? Tatuś jest chory, ale rano będzie zdrowy, wypije kefirek, wróci do normy. Mądra kobieta. Przecież pamiętajcie, dla dziecka ojciec to jest Bóg. Bóg. Wiecie, dlaczego wielu ludzi nie wierzy, że Bóg robi cuda? Bo tata w dzieciństwie nie robi cudów.